Możemy już się wybrać do tego muzeum? Muszę cię zawieść, kochający koszmary kolego, ale dawno się nie widziałem ze starym kumplem. Za to Harley na pewno z radością wskaże ci drogę. Co? A, jasne, Ponczusiu. Jak jest coś, co kocham robić, to zabierać do muzeów obcych, co cosplayują pszczółkę Maję. Dobrze, śpieszmy się. Im prędzej dotrzemy do Adama, tym prędzej pozbędziemy się fałszywych bohaterów. To powinno wystarczyć. Teraz ruszajmy do środka i znajdźmy Adama. Nie wspominając... Moment! Okej, gotowy. On nie relacjonuje tej fali zbrodni, Jimmy. Co jest dziwne jak na dziennikarza o takiej reputacji. Kenta Clarksona? A gdzie on pracował, zanim się zatrudnił w Planet? Jeśli wierzyć jego CV, zwiedził cały świat w poszukiwaniu najciekawszych wiadomości. Ale jak do Gotham i Metropolis przybywają bohaterowie z innego wymiaru i nieszczególnie spełniają standardy ligi, on pomija najważniejsze szczegóły. Wiesz, niektórzy trochę przesadzają w CV. Clarkson ewidentnie coś tam ukrywa. Ale nie to jest teraz najważniejsze. Skupmy się na tej fali zbrodni, Jimmy. Skoro Clarkson nie chce, i jego strata. Zamykamy muzeum. Dosyć nauki na dziś. Żegnam. Nadal nie wiem, po co się tak skradamy. Jak aktywujemy alarmy, zablokują cały budynek i mogą się pojawić te dranie z syndykatu zbrodni. Ja, Sinestro, nie lękam się niczego. Poza krępującą ciszą. No, ja już wolę więcej nie dawać tym ściemnianym rozgłosu własnym kosztem. Droga wolna! Ruchy! A, to tutaj mieliśmy dotrzeć! Tam jest cały ten towar z Kanta! Nie chcę wiedzieć, w której części byliśmy. Okej, śmieszki moje! To nasza droga do środka! Chodźcie! A ten głupiec chroniący to miejsce nawet się nie spodziewa, co go czeka! Pamiętacie, o czym była mowa? Nie robimy niczego, co może ściągnąć Syndykat Sprawiedliwości! Ta! Ostatnie, czego nam trzeba, to pogaduszki z tymi niedorajdami! Na pewno da się minąć tego strażnika jakoś po cichu! Uuu, kurde, mam pomysła! Zobaczmy tylko, czy będą tu jakieś części! Po
Potrzebuje pan pomocy przy tym rozszczęśliwiającym gazie, panie Jay? Się robi! To nie będzie żaden problem dla księcia zbrodni. Thank you.
Czas odrobinę rozweselić tego biednego strażnika. O? I znowu zadowolona widownia. Jak pan to robi, panie Jay? O, Harley. Po prostu muszą poczuć tę chemię. Pysznie, Ponczusiu. Jak już skończyliście, magiczny grobowiec ciągle czeka. Trudno sobie wyobrazić coś o takiej potędze zamkniętego w takim najzwyczajniejszym budynku. Hej, nie znasz tego powiedzenia, że najciemniej to pod latarnią? Kto jak kto, ale ty powinieneś. To chyba to. Musimy pokierować strumień światła przez ten amulet, żeby otworzyć sarkofag czarnego Adama. O, czyli ktoś słuchał, o co w tym chodzi. Spanner! Uff.
korugarze nie ma podobnych pomysłów. Do tego nie będzie nawet trzeba mocy korpusu. Chyba się udało. I co? Czemu to nie działa? No, myślałem, że będziemy już pływać w królikach i cylindrach. Gdzie ta magia? A, zaraz! Magiczne słowa! Moment! A, tu są! Szerzam! Ja, Czarny Adam, jestem wolny! Te ściany nie sprawią mi problemu. Ale może ja ci sprawię! Szazam! Szazam! Ha! Ja się tym zajmę! Abra na dobra! Przybywam z pomocą. Jestem ogromnym fanem. Pokażę im, gdzie raki zimują, zobaczysz. A co on tutaj robi? Jesteś z nimi? Tą zgrają? Nigdy. Mazarz przybywa z Ziemi 3 walczyć z wszelkim złem. No ale chyba nie z nią. Ta kobieta jest jedną z największych bohaterek Ziemi. Ja wiem, bo też do nich należy. Tak, dokładnie. Jestem bohaterką, więc może zajmiecie się dla mnie tymi tutaj i zobaczymy się później. Jak najbardziej. O, oczywiście. Okej, to pa! Wow! Wspólna akcja z wersją mnie z Ziemi 3 to totalnie interesujące. Tak. Potem będzie czas na wyjaśnienia. Póki co mamy ważne sprawy na głowie. To bez znaczenia. Ich żałosny sojusz oznacza tylko moje większe zwycięstwo na początek podboju.
Z tymi to się nie da wytrzymać. Pokaż mi im, na co nas stać. Doskonale. Zademonstruję zdolności, które czynią mnie największym bohaterem wszechczasów. Największym wszechczasów? Szybko! Musimy połączyć siły. Nie mogę przegrać! Prawie się udało. Spróbujmy jeszcze raz. Co da? Spróbujmy znowu razem! Prawie się udało. Spróbujmy jeszcze raz. Co da? To będzie wymagało całości naszych mocy. Trzeba ich zatrzymać. Prawie się udało. Spróbuj... Nie wiem, jak mogło do tego dojść. O rany! Wszystko na mej głowie. No to was mam! I tym razem na serio! Myślicie, że to koniec? No to mam złe wieści. Bo nie! Streszczenie fabuły. Czeka was marne zakończenie. Przekażcie pozdrowienia, skale wieczności! Hekonga! Wielce satysfakcjonujące! Jak ci idzie, Houdini?
Słuchaj, zbieramy drużynę super łotrów, żeby się pozbyć innej drużyny super łotrów. Piszesz się? To mnie nie interesuje, klaunie. Okej, to inaczej. Jak nam nie pomożesz, to wrócisz, gdzie cię znaleźliśmy. A więc jak najbardziej. Ale możemy stanąć na hot doga? Od wieczności nic nie jadłem. Proszę Państwa, nasz syndykat potrzebuje pomocy. Niedawne włamanie do Muzeum Gotham mogło być spowodowane przez łotrów poszukujących obcych artefaktów w niewątpliwie niecnych celach. Wypatrujcie więc i informujcie nas, kiedy tylko ujrzycie coś nietypowego. Cokolwiek. Ultraman, raczej ultradno. Nie przyszło mu do głowy, że wszystkie ziemskie głupki zawracające nam głowę czymkolwiek dziwnym to jednak słaby pomysł? Naprawdę? Może i masz rację, Johnny. Wiesz, twoja pomoc utknęła w kosmicznej skale i dała czarnemu Adamowi uciec. Co? Najpierw Power Ring, teraz ty? Te miejscowe łotry brzydko pogrywają. Przez to, że im spuszczamy manto. Ludzie wierzą w naszą historyjkę. To potrzebne, żeby prowadzić poszukiwania. Może tobie. Moim zdaniem trzeba ich znaleźć i pokazać, kto tu teraz rządzi. Nie zapominaj, że za znalezienie artefaktu ten świat będzie nasz. Mam dość tego bohaterowania. Bycie dobrym jest takie nudne. Co tam, Szczypku? Interesujące. Wspaniale. Najwyraźniej czas na podróż. Chyba trzeba by już wracać do naszej bazy. Owszem, moja droga. Pewnie. Pójdziemy przodem. Spotkamy się na miejscu.